Pole trójkąta na poniższym rysunku wynosi 75 jednostek kwadratowych. Oblicz długość odcinka X. Zatrzymajcie teraz ten film i obliczcie sami, ile wynosi długość X. Ok, zróbmy to teraz razem. Mamy podane pole. Mamy podaną długość tego boku, 11. Znamy długość tego odcinka, 10. Jeżeli obrócimy ten trójkąt, to okaże się wprost, że jest to wysokość. Wprost, czyli dosłownie wysokość, tak jak wysokość góry, bo w trójkącie taki odcinek nazywamy wysokością bez względu na to, jak trójkąt jest obrócony. Podejrzewam, że w taki właśnie sposób najczęściej rysujecie trójkąty. X to podstawa, znamy też wysokość i znamy też pole powierzchni. I wiemy, jaka jest zależność pomiędzy wysokością i polem powierzchni w trójkącie. Wiemy, że pole powierzchni to jedna, druga razy podstawa razy wysokość. Prawdopodobnie najczęściej oznaczacie pole jako P, a podstawę jako a, ale tak jak trójkąt może leżeć do góry nogami albo na lewym boku, tak samo możemy korzystać z dowolnych oznaczeń pod warunkiem oczywiście, że wyjaśnimy sobie co te oznaczenia oznaczają. W tym przypadku, że a to pole, a b to podstawa. Wiemy z treści zadania, że pole wynosi 75, czyli zamiast a możemy napisać 75. Równa się jedna druga. Jaka jest długość podstawy? Długość podstawy oznaczona jest zmienną x. I tak zapiszemy. Razy x. Jaka jest długość wysokości? Wysokość to 10. Podstawa to x. Wysokość to 10. I w ogóle nie potrzebujemy tej jedynastki. Całkiem możliwe, że autor zadania chciał odwrócić naszą uwagę. Chciał nas rozproszyć. To jest wysokość razy 10. 75 równa się 1/2 razy x razy 10. Możemy zapisać to inaczej. 75 równa się 1/2 razy 10, czyli 5 razy x. Ile w takim razie wynosi x? Można wyznaczyć x na kilka sposobów. Możemy zapytać 5 razy ile równa się 75. 5 razy 10 to 50, do 75 zostaje jeszcze 25, czyli 5 razy 5, 10 i 5 to 15, czyli x równe jest 15. Albo można to zrobić bardziej naukowo. Możemy obydwie strony tego równania podzielić przez liczbę, przez którą pomnożone jest x. Jeżeli prawą stronę podzielimy przez 5, 5 razy x przez 5, po skróceniu zostaje x. Dwie strony równania są równe. To, co zrobiliśmy po prawej, musimy również zrobić po lewej. Lewą stronę również dzielimy przez 5, ile to jest 75 podzielone przez 5. To 15. Otrzymujemy x równe 15. Możemy sprawdzić ten wynik. Jeżeli x równa się 15, to podstawa razy wysokość razy 1, 2 to 15 razy 10 razy 1, 2 albo 15 razy 5, czyli 75 jednostek kwadratowych.